Jak większość obszarów życia, inwestowanie w whisky ma swoje zady i walety. Kiedy jesteś entuzjastą, szczególnie początkującym amatorem, to bądźmy szczerzy, świeżak, widzisz tylko walety. Bursztynowo lśniący trunek kusi swoim wyglądem i sprawia, że na półkach pojawiają się coraz to nowe butelki. Problem jednak w tym, że kiedy podejść do sprawy merytorycznie, finansowo, z Excelem w ręku, mierząc realny zwrot z inwestycji, nagle okazuje się, że zadów jest więcej niż myślałeś, a walety wcale nie lśnią blaskiem tak jasnym, jak pierwotnie się to wydawało. Kilka lat temu przestałem inwestować w whisky i nie żałuję. Dzisiaj opowiem wam, dlaczego podjąłem taką decyzję. Zapraszam na kolejny odcinek vloga. Choć nigdy tego nie ukrywałem, bo przecież jeśli ktoś spojrzy mi przez ramię, to na półkach za mną widać, że stoją butelki, które nie są przypadkowe, to nigdy też się tym specjalnie nie chwaliłem. Owszem, w jednym czy w drugim odcinku pokazałem kilka ciekawszych butelek, ale zawsze działo się to w kontekście do jakiejś nici przewodniej merytorycznej odcinka. Jednak dzisiaj to się troszeczkę zmieni, ale tylko troszeczkę, ponieważ to dla mnie niezwykle ważne, aby w cyklu odcinków finansowych, które nagrywam jeden raz na miesiąc, i to jest mój trzeci odcinek, który nagrywam jako ambasador aplikacji zen.com, o której za chwilę powiem więcej, więc wrażliwych już uprzedzam, i która to aplikacja w żaden sposób nie wiąże się ze światem whisky, więc jeśli chodzi o treść, mam tutaj pełną wolność i swobodę, z której z przyjemnością korzystam, to w tych odcinkach finansowych moim głównym założeniem jest to, aby mówić o swoich faktycznych doświadczeniach, a nie swoich opiniach, koncepcjach, pomysłach, teoriach czy tym, co sobie wygooglowałem. I dlatego na potrzeby dzisiejszego odcinka informuję, że tak, posiadam kolekcję whisky, którą większość osób, oczywiście nie wszyscy, ale większość prawdopodobnie tak, uznałaby za kolekcję dużej wartości. Gdyby wartość, którą ta kolekcja ma na papierze, zamienić na gotówkę i chcieć kupić za nią jakąś nieruchomość, to można by kupić na przykład 3-pokojowe mieszkanie w jakiejś nie najgorszej lokalizacji w Poznaniu. Tutaj akurat znam rynek nieruchomości, więc, że tak powiem, łatwo znaleźć jest mi punkt odniesienia. No i teraz tak, moi drodzy, to jest kolekcja, żeby było jeszcze piękniej, za którą zapłaciłem przez lata, powiedzmy przez ostatnie 7-8 lat, mniej więcej 1/3 tej wartości. Czyli jak widać, jest to działalność opłacalna. Mało tego, jest to kolekcja, którą mógłbym rozwijać, wiedziałbym jak to robić. Być może nie byłoby to już tak lukratywne, jak było w pewnym okresie, takim złotym czasie. Natomiast jest to dalej jak najbardziej możliwe, ale ja zdecydowałem, że robić tego nie będę. I to jest właśnie przedmiotem dzisiejszego odcinka. No dobra, to chwila na housekeeping. Dzisiejszy odcinek nagrywam we współpracy z aplikacją zen.com, której jestem ambasadorem. Aplikacja ta działa w tandemie z kartą Mastercard i spodoba się wszystkim, którzy lubią dogodne płatności, zarówno online, jak i offline, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zen to polska firma, która w sposób imponujący rozwija się z rozmachem międzynarodowym. Zen przedłuża gwarancję na wszystkie digitalia zakupione przez internet, co jest niezwykle wygodne dla wszystkich miłośników rozmaitych cyfrowych gadżetów, a także umożliwia wymianę walut w bardzo korzystnych kursach, co jest nie bez znaczenia dla wszystkich, którzy wybierają się za granicę, kiedy tylko będzie to nieco łatwiejsze. Mało tego, Zen oferuje natychmiastowy cashback. Przykład. Kupiłem ostatnio nowego laptopa. Kupiłem go u jednego z partnerów Zen, gdzie cashback oferowany jest natychmiast po zakupie w wysokości 2,5%. 2,5% wartości zakupu otrzymałem zatem z powrotem na konto swojej aplikacji Zen natychmiast po zakupie, co oczywiście jest dla mnie dużą radością, bo w przypadku laptopa, czyli towaru dość kosztownego, jest to kwota już niebagatelna, na przykład kolacja z żoną. Oprócz tego Zen oferuje usługę, która jest bardzo dogodna, szczególnie w życiu towarzyskim. Nazywa się ona Zen Buddies i to jest usługa, która pozwala na przelewanie pieniędzy innym użytkownikom Zen na telefon. Zatem jeśli na przykład spotkałem się z kolegą i zamówiliśmy pizzę, czego oczywiście nigdy byśmy nie zrobili, bo ja i wszyscy moi koledzy żyjemy bardzo fit i jemy tylko sałatki, ale czysto hipotetycznie, gdyby tak się stało, to mógłbym mojemu koledze przelać połowę wartości tej pizzy, którą kupiliśmy na pół, której faktycznie nie kupiliśmy, natychmiast na telefon, dzięki temu, że on również jest użytkownikiem Zen. Zatem jak widzicie, jest tutaj wiele korzyści, a wy, jeśli tylko macie ochotę, z kodem Tomasz Miller Zen, klikając w link, który znajdziecie w opisie, możecie dostać 4 darmowe miesiące korzystania z Zen, a każdy następny miesiąc kosztować was może najmniej 99 eurocentów, bo to jest najniższy plan. I od razu dodam, jeśli tylko mielibyście taką ochotę, bardzo łatwo jest zrezygnować, więc nie ma się czego obawiać, a ja serdecznie zachęcam was do tego, abyście zostali użytkownikami Zen. No dobra, to, że tak powiem, anglicyzmami, dokończmy ten housekeeping i już koniec off-topików.
Moi drodzy, ponieważ dzisiejszy odcinek ma wymiar finansowo-inwestycyjny, postanowiłem zrobić to, do czego każdy elegancki mężczyzna czułby się zobligowany, mianowicie ubrać się stosownie do sytuacji. I tak, aby podkreślić ten finansowy charakter, założyłem tak zwany parachut, czyli garnitur władzy, inspirowany Gordonem Gekko albo Wilkiem z Wall Street. To dwurzędówka w prążek, która dobrana jest także do pory roku, ponieważ na dworze lub zależnie skąd jesteś, na dworzu czy na polu, jest już ciepło. Nie noszę dzisiaj parachutu z flaneli, tylko noszę parachut z włókna, które w Polsce jest niezwykle sławne, znaje praktycznie każdy Polak, choć być może nie w kontekście luksusowej tkaniny, która w każdej pracowni krawieckiej jest bardzo kosztowna, a mianowicie moją dwurzędówkę wykonano w pracowni należącej do mnie, czyli Miller Menswear, z moheru. Jest to tkanina przewiewna, wygodna, nosi się latem z przyjemnością i uważam, że do dzisiejszego odcinka pasuje jak ulał. Zupełnie szczerze powiem, że nagranie tego odcinka jest dla mnie być może nie trudne, co niezręczne. Towarzysko, może tak mógłbym powiedzieć. Od kilkunastu lat jestem aktywny w świecie whisky na różnych płaszczyznach zawodowej, hobbystycznej, edukacyjnej i przez ten czas zgłosili się do mnie, nie wiem czy wszyscy, ale chyba prawie wszyscy gracze, którzy w jakiś sposób chcą zagospodarować ten obszar inwestowania ogólnie w alkohole, no głównie mocne. Czy to czyniąc to, czy to zachęcając do tego, czy to na przykład nagłaśniając to, pisząc o tym, tworząc treści o tym. Nie chcę tutaj za dużo opowiadać, ale zgłaszali się do mnie dziennikarze, blogerzy, youtuberzy, właściciele firm inwestujących w beczki, właściciele destylarni, chętni na inwestowanie. Zgłaszali się do mnie wykładowcy akademiccy, zgłaszały się do mnie koła naukowe, zgłaszali się do mnie organizatorzy konferencji o inwestowaniu, szukający prelegentów o alternatywnych formach inwestowania. Chyba nawet zgłosiła się raz do mnie grupa bardziej przedsiębiorczych licealistów, którzy nie wiem czy byli pełnoletni, no ale to już było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie. I zupełnie szczerze powiem, że wszystkim tym osobom, a często to są takie zapytania, szczególnie te biznesowe, takie nie wprost, takie powiedziałbym sądująco badające przez popleczników, ambasadorów i jakichś wspólnych znajomych i tak dalej. Wszystkim tym osobom odpowiedziałem nie. Zrobiłem tak dlatego, że nie chcę brać odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób trzecich, szczególnie jeśli te podjęte zostaną pod wpływem miłej atmosfery, owczego pędu, jakiegoś przypływu entuzjazmu i tak dalej, trendów, mody i tym podobne. No i teraz tak, moi drodzy, dla jasności powiem, to tylko moja opinia, moje stanowisko, moje prywatne poglądy, w żadnym wypadku nie wymierzone w jakiś konkretny biznes czy konkretną koncepcję. Natomiast jedna rzecz, która według mnie jest ważna i warta, albo nawet konieczna do tego, aby ją podkreślić, to to, że nie chcę być gościem, który w whisky inwestował i który na whisky zarobił i teraz mówi, żeby nie inwestować, bo to byłoby niewiarygodne. Chcę być tylko gościem, który musi wam powiedzieć szczerze, znam wiele osób, które powiem bardzo ogólnym takim terminem, akumulują butelki whisky. W sumie sam jestem takim graczem, który akumuluje butelki whisky, bo przez te wszystkie lata sprzedałem ich dosłownie kilka i to nigdy dlatego, że poszukiwałem kapitalizacji, tylko zawsze na czyjąś prośbę w poszukiwaniu jakiejś bardzo konkretnej whisky pod jakąś konkretną okazję. I wcale nie chcę tego robić i nie szukam nikogo, kto by chciał taką whisky kupić. No i cóż, i wśród tych wszystkich osób, które akumulują te butelki whisky, takich osób, które realnie inwestują w whisky, żeby zarobić. Zarobić to znaczy zobaczyć zysk netto w dłoni, w postaci cashu. To takie osoby, które znam, nie znam wszystkich, ale te, które znam, to mogę policzyć na palcach jednej dłoni i nie potrzebuję wszystkich palców, żeby to zrobić. To jest sprawa warta zauważenia, bo osób, które akumulują, to naprawdę znam bardzo, ale to bardzo dużo. Więc chciałbym tylko powiedzieć, że inwestowanie w whisky, wbrew pozorom, wbrew temu, co można przeczytać na tych wszystkich grupkach facebookowych, to kupiłem, tamto kupiłem, teraz będzie to i tamto, jest to naprawdę trudne i wymaga ogromnej wiedzy i ogromnego zaangażowania. I to trzeba mieć na uwadze. A poza tym jest to jak najbardziej możliwe i robić to można. Tylko nie jest tak proste, jak się wydaje. I to w zasadzie wszystko, co chciałem wam powiedzieć w tych sprawach okalających. Teraz opowiem wam, oprócz tych wszystkich słodkich rzeczy, te słodkie już wymieniłem, zysk osobiście zrealizowałem, są osoby, które realizują, wartość whisky rośnie, to jest wszystko prawda. A teraz opowiem wam o tych ciemniejszych stronach. Będzie ich 10 i zobaczymy, co o nich myślicie. Na pewno powiecie mi to później w komentarzach. Zaczynamy!
Po pierwsze, to whisky jest bogactwem znacznie bardziej iluzorycznym niż większość osób myśli. O whisky dla żartu można powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest niezwykle płynna, co przecież widać. A po drugie, że jeśli wypijesz odpowiednio dużo w krótkim czasie, to niezawodnie i szybko się zwróci. W życiu inwestora w whisky jest jednak troszeczkę inaczej. Whisky nie jest wcale inwestycją płynną i o tym trzeba pamiętać. Mało tego, zysk na whisky jest bardzo iluzoryczny i o tym też nie wolno zapomnieć. Już tłumaczę. Najpierw musimy sobie powiedzieć jednak pewną rzecz, która być może nie jest miła, ale musi tutaj paść, choć może skutkować niezadowoleniem niektórych komentujących, ale trudno, tak po prostu jest. Whisky inwestycyjna, tania whisky inwestycyjna, to jest whisky, która zaczyna się gdzieś od 300-400 euro. Tańsze whisky po prostu nie mają zwykle wymiaru inwestycyjnego, ponieważ mają charakter zbyt podstawowy. Jeśli ktoś myśli, że inwestuje kupując butelki marketowe, licząc na to, że na przykład za kilka lat, kiedy zmieni się etykieta, to te butelki będą coś warte, to po prostu zwyczajnie w ogóle tak nie działa. Mnie martwi bardziej to, że ostatnimi czasy pisze do mnie sporo osób, może kilkanaście osób przez ostatnie dwa miesiące. Treść wiadomości jest podobna. Panie Tomku, jest pandemia, jest ryzyko wysokiej inflacji, chcę chronić swoje oszczędności, zamienię gotówkę na whisky, co pan na to? Osoby te planowały zamienić takie kwoty powiedzmy od 1000 do nawet ponad 100 tysięcy złotych na whisky. No ja osobiście uważam, że to jest bardzo zły pomysł. Jeśli są to oszczędności, od których może zależeć to, czy będzie nam łatwo przetrwać, czy nie, no to potrzebujemy czegoś, czy takiego instrumentu inwestycyjnego, który pozwoli nam po gotówkę sięgnąć szybko. W przypadku whisky w ogóle tak nie jest. Kupić whisky jest bardzo łatwo, ale czy łatwo jest ją sprzedać? To jest pierwsze pytanie. Komu ją sprzedamy? Gdzie ją sprzedamy? No i drugie pytanie to, czy zrobimy to z zyskiem? Problem jest następujący. Jeśli kupujemy tanie butelki, właśnie te po 300-400 euro, to są butelki, których może nie ma w Carrefourze albo w Auchanie, ale jednak w sklepach specjalistycznych będą jeszcze przez kilka lat. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy taką butelkę, gdybym kupował, wolałbym kupić w sklepie, czy od jakiejś anonimowej osoby, na przykład na Facebooku? No oczywiście, że wolałbym ją kupić w sklepie, który ma rachunek. To może niewiele daje osobie kupującej prywatnie, ale jednak jest to jakaś renoma, jest to jakiś dowód zakupu, jest to jakiś, powiedzmy, no nie wiem, element świadczący o pewnej wiarygodności. W przypadku osoby prywatnej taki incentyw do zakupu butelki może być tylko dwojaki. Pierwszy to jest oferowana jest butelka, której nigdzie nie ma. Drugi to jest oferowana jest butelka w cenie, która jest po prostu atrakcyjna, czytaj niższa. Czyli jeśli myślisz, że zrealizowałeś zysk na inwestycji, ponieważ odnosisz go do cen w sklepach, to tak naprawdę odnosisz go do swojego zysku wirtualnego. Również dotyczy to, mówię z bólem, mojej kolekcji, gdzie owszem dużo butelek jest już niesklepowych, więc faktycznie jest bardzo wartościowych, ale niektóre, nie oszukuję się, cały czas są w sklepach i nie byłbym w stanie sprzedać ich w cenie sklepowej, tylko musiałbym sprzedawać je taniej. No i to jest coś, o czym należy pamiętać, co trzeba wiedzieć i niestety tego nie wiem, czy nie wie, czy nie chce wiedzieć. Być może trochę tego w mieszance, 99% posiadaczy butelek, którzy chełpią się na tych grupkach na Facebooku, że tyle zarabiają i tyle, ale tak naprawdę zarabiają na papierze i nigdy tego zysku nie realizują. I to jest największy problem i o tym trzeba pamiętać, ponieważ gdyby whisky miała być inwestycją przechowującą kapitał, to sięgnięcie po ten kapitał, kiedy przyjdzie taki moment, może wcale nie być proste. Po drugie, lwia część miłośników whisky nie odróżnia inwestowania od kolekcjonowania. Obcowanie z whisky sprawia przyjemność, nie ma wątpliwości. Kupowanie butelek sprawia przyjemność, nie ma wątpliwości. Jeśli na tych butelkach pojawia się numer butelki, numer beczki, typ beczki, charakter drewna, informacja o braku filtracji na zimno, braku dodatku karmelu, pojawia się informacja związana z deklaracją wieku, pochodzeniem whisky, destylarnią itd. i tym podobne, to sprawia to przyjemność. Miłośnicy whisky kupują często tanie whisky lub whisky, które nie mają charakteru w żaden sposób wybitnego, co jednak warunkuje ich wartość i mają przyjemność z obcowania z nim. To nie gwarantuje żadnego zysku, ale później ta otoczka, która formowana jest w tych postach, na grupkach i wszystkich innych miejscach, w których informacje te można propagować, niestety sprawia, że powstaje taka aura inwestycyjna, która staje się taką, można powiedzieć, gorączką złota, która bardzo często prowadzi niestety donikąd. Po trzecie, to nikt nie chce kupić whisky drogo i to trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli dysponujesz białym krukiem, nie wiem,
dobrą Port Ellen, artbegiem z lat 70. czy jakimś starym Bowmorem, to być może ty będziesz dyktował warunki cenowe. Jeśli jednak tak nie jest i masz jakąś bardziej powszechną edycję whisky, to nie możesz liczyć na to, że za chwilę zjawi się ktoś, kto będzie rad zapłacić tyle, ile tylko chcesz. Każdy kupujący, szczególnie taki, który kupuje dużo, robi wszystko, żeby kupić taniej. I to też trzeba mieć na uwadze. Spieniężenie nie zawsze trwa kilka minut. To teraz trzy powody, które być może was zaskoczą, ale realnie zniechęciły mnie one do dalszego inwestowania w whisky. Po czwarte, jeśli masz kolekcję whisky i nie jest to na przykład talia kart Haniu, to prawdopodobieństwo, że sprzedasz całą kolekcję, którą często przypadkowo lub okazyjnie komponowałeś za jednym razem, jest znacznie mniejsze niż to, że sprzedasz pojedyncze butelki. Problem w tym, że kiedy sprzedajesz pojedyncze butelki, to niestety zaczyna mieć to wymiar pracy, ponieważ po pierwsze trzeba je oferować, a po drugie trzeba szukać kupujących, a później komunikować się z nimi w procesie sprzedaży, co jest po prostu angażujące czasowo. Jeśli posiadasz inne instrumenty inwestycyjne, inne aktywa, na przykład, nie wiem, jakiś instrument finansowy, waluty, to spieniężenie ich jest tylko kwestią formalności. W wypadku whisky tak nie jest. Owszem, można wysłać whisky na aukcję w nadziei, że wszystkie sprzedadzą się w jednej sesji, natomiast no tutaj pojawi się kilka problemów. Po pierwsze, nie wszystkie mogą sprzedać się w cenach atrakcyjnych, a po drugie, jeśli przyjrzysz się prowizjom aukcyjnym, no to raczej whisky te muszą być przechowywane przez czas długi, aby w ogóle opłacało się je sprzedawać, biorąc pod uwagę prowizje i koszty transportu. O tym też wiele osób nie myśli, kupując whisky. Po piąte, to whisky zajmuje miejsce. Dwa razy w życiu doszedłem już do takiego momentu, że posiadałem ponad 200 butelek. Pierwszy raz mówię w domu. Pierwszy raz było to, kiedy byłem kawalerem i miałem wtedy w domu bar. Jarałem się tym jak Rzym za Nerona. Na półkach tych butelek zmieściło się, nie wiem ile, no 100, 150, może nie wiem. Później te butelki zaczęły stać na podłodze, w innych szafach, na półkach, w kartonach, w piwnicy, w różnych miejscach i tak kolonizowały moją przestrzeń życiową. I o ile zdaję sobie sprawę z tego, że jest to problem pierwszego świata, to mówiąc szczerze, obecnie, gdybym miał robić jakiekolwiek ruchy w mojej kolekcji, to szedłbym w kierunku zamiany butelek tańszych na butelki droższe celem pomniejszenia kolekcji. Wyglądać będzie tak spektakularnie, natomiast kolekcja, która zajmuje cały pokój, wydaje się atrakcyjna, brzmi cudownie, nie wiem, dla sąsiada albo znajomych, albo wygląda na Facebooku, ale niekoniecznie ułatwia życie i dodaje komfortu życia posiadaczowi, a ja ten komfort zwyczajnie sobie cenię. Po szóste, to przyznaję, że whisky nie jest najbardziej wymagającym na świecie alkoholem do przechowywania, ale nie oznacza to, że jest ono alkoholem w ogóle nie wymagającym w przechowywaniu. Jeśli masz kolekcję składającą się z kilku butelek whisky, to odkurzenie ich od czasu do czasu nie stanowi problemu. Jeśli jednak tych butelek masz kilkaset, to musisz się liczyć z tym, że co kilka miesięcy czeka cię kilkaset polerek. No i to już według mnie jakiś problem stanowi. Nie dlatego, że jestem taki wrażliwy i nie mogę wypolerować butelki, bo paniczowi się nie chce, tylko dlatego, że z reguły, kiedy masz kolekcję dość kosztownej whisky, to jesteś gościem, który pewnie jest zajęty, żeby zdobywać środki, między innymi na kupowanie tej whisky i być może ten wolny czas, który pewnie nie jest u ciebie w nadmiarze, u mnie nie jest, nie jest czymś, co chciałbyś spędzać na odkurzanie, sprzątanie, katalogowanie i tak dalej. Ja wiem, może to sprawiać przyjemność na początku, ale po wielu, wielu latach, kiedy staje się cykliczne, no po prostu jest nie aż tak przyjemne. Jest to niewielki minus na konto inwestowania w whisky, ale jednak minus. Po siódme, to muszę wam powiedzieć o czymś, z czego zdałem sobie sprawę dopiero kiedy w zeszłym roku zaczęła się pandemia. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jaki będzie jej przebieg. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że strach miał wielkie oczy. Ja osobiście przygotowywałem się na najgorsze. No i siłą rzeczy, niczym taki preppers, zastanawiałem się, co mogę zrobić ze swoim majątkiem, w jaki sposób nim zarządzić, czy konwertować go lub wykorzystać, aby zagwarantować przetrwanie swojej rodzinie i sobie. No i cóż, odkryłem, że w odniesieniu do whisky to wcale nie jest tak. Myślę, że dotyczy to wielu kolekcjonerów i miłośników whisky, kiedy inwestujesz, ale jednocześnie lubisz whisky, interesujesz się whisky, pasjonujesz się whisky, a w jaki sposób kupować whisky, nie pasjonując się tak, żeby te kupione butelki były dobrze wybrane, tak się nie da, więc myślę, że to jest taki problem dość powszechny. To ja tę swoją whisky lubię. Ta whisky stanowi część mnie, ta whisky mnie definiuje, jest w jakiś sposób elementem mojej tożsamości i wcale nie jest tak, że chcę się z nią pożegnać, wręcz przeciwnie, lubię patrzeć na nią jak na taką perłę w koronie. No i co? I
Trzeba sobie powiedzieć zupełnie szczerze, że kiedy jest dobrze, kiedy ta whisky jest na górce, kiedy powinienem ją sprzedać, no to wtedy ja nie chcę jej sprzedać, bo inne moje aktywa też z reguły dobrze pracują, nie ma takiej potrzeby, nie ma żadnej konieczności dokonania takiej transakcji, więc ta transakcja się nie odbywa. Kiedy jednak jest źle, na przykład w czasie pandemii, tutaj to myślę jest ciekawa konstatacja w kontekście tej koncepcji przechowania kapitału w whisky, no to wtedy mogę musieć sprzedać whisky i być może dotknie mnie wtedy znana inwestorska zasada: kupuj, kiedy leje się krew. Wtedy nie będę sprzedawać na swoich warunkach, tylko będę sprzedawać za tyle, ile mogę dostać. Więc często, czy może wydarzyć się taka sytuacja, że kiedy będę musiał sprzedać whisky na pniu, nie sprzedam jej na swoich warunkach, tylko sprzedam ją za tak zwane guziki. Nie będzie to transakcja opłacalna i na pewno nie będzie to transakcja, która zakończy się moim zadowoleniem. Po ósme, to trzeba powiedzieć sobie to prosto w oczy. Świata whisky niestety dotyczy problem falsyfikatów. Fejkowe, fałszywe butelki to zjawisko znacznie częstsze, niż mogłoby się wydawać. A jeśli ktoś nie wierzy albo nie chce w to uwierzyć, to zachęcam do odwiedzin na włoskim eBayu, gdzie w wyszukiwarkę nie trzeba mówić po włosku. Wystarczy wpisać empty Macallan bottle, aby przekonać się, że pusta flaszka po whisky może kosztować kilkadziesiąt, kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy euro. Świeżak, no rusz głową. Po dziewiąte. Każdy posiadacz kosztownych butelek musi się liczyć z ryzykiem, które z posiadaniem tych butelek się wiąże. W wersji ekstremalnej butelki mogą zostać ukradzione, dlatego warto jest dokumentować numery butelek lub ich ewentualne znaki szczególne. Problemy mogą jednak nadejść z zupełnie innej strony, można dotknąć życia proza. Te 6 butelek na moim biurku na papierze ma wartość 15 tysięcy euro. Nie dziwicie się chyba, że nagrywam z duszą na ramieniu, ale czego się nie robi, aby uświetnić dla was odcinek. Miałem kiedyś taką sytuację, że spadły mi z półki butelki. Zbiła się Royal Bracklack z 1979, zbił się Glendronach z 1994, a razem z nimi spadł biały Jim Beam, taki za 5 dych. I się nie zbił. No i po dziesiąte, na sam koniec zostawiłem najważniejszy powód, dla którego zaprzestałem inwestowania w whisky. W świetle tych właściwości whisky, o których już mówiłem, czyli bardzo niska płynność i iluzoryczny zysk, uznałem, że whisky po prostu zaczyna stanowić zbyt dużą część mojego majątku. W odcinku o błędach finansowych, który być może pamiętacie, wspominałem o pewnej proporcjonalności, o pewnej harmonii, o pewnym balansie w majątku, w którym to różne aktywa i pasywa nie powinny stanowić zbyt dużej jego części. Wtedy akurat mówiłem o samochodzie. Samochód, który cały czas traci na wartości, nie powinien stanowić połowy wartości twojego majątku. Lepiej, aby duża część majątku zyskiwała na wartości, była aktywem, była dobrze zainwestowana, a samochód jako pasywo stanowił najmniejszą jego część, jak tylko jest to możliwe. W przypadku whisky, która nie traci na wartości, sprawa nie jest aż tak krytyczna, no ale przez właśnie brak płynności i ten zysk realizowany w sposób w dużej mierze iluzoryczny, uważam, że whisky nie jest aktywem, które może zajmować zbyt dużą część majątku. Według mnie, jako taka kolekcja, perła w koronie, miły dodatek, whisky powinna stanowić 5, może dla kogoś 10% majątku, ale więcej nie. I właśnie dlatego postanowiłem dokonać takiego pasywnego rebalansingu. To znaczy, że nie sprzedaję swojej whisky, nic nie zmieniam. Czasem nawet dokładam jakąś butelkę, bo kocham te whisky i nie mogę się powstrzymać, ale to naprawdę jedną na kilka miesięcy, kiedy gdzieś tam w branży dostrzegam jakąś okazję. Natomiast kiedy nie dokładam do whisky, nie rozwijam whisky, a rozwijam inne grupy aktywów, no to wtedy proporcjonalnie wartość mojej whisky w odniesieniu do innych obszarów mojego majątku się umniejsza. I to jest coś, co chciałbym właśnie osiągnąć i dlatego w whisky nie inwestuję, nie wyzbywając się tej whisky, którą w tej chwili posiadam. I to jest koncepcja, która być może dla kogoś okaże się interesująca, a być może nie, ale na pewno warto wziąć ją pod uwagę, kiedy myślicie o zakupie whisky za jakąś potężną kwotę, która jest dla was istotna. Pamiętajcie, że są pewne problemy, które z whisky się wiążą i te problemy wymieniłem w tym odcinku i mam nadzieję, że było to dla was ciekawe i interesujące doświadczenie. No i jak, moi drodzy, jestem bardzo ciekaw, co myślicie. Przedstawiłem inwestowanie w whisky w świetle, które nieczęsto na tę materię pada w taki sposób. Dużo łatwiej byłoby nagrać odcinek, taki nazwijmy propagandowy, w którym słodkie słowa leją się potokiem wartkim, przekonując was, dlaczego tak warto jest kupować whisky. Ja jednak opowiedziałem wam o tym, co czuję, czego doświadczyłem.
jakie są moje przemyślenia, być może trochę wynikające z rzeczy, których się obawiam, ale wszystko to jest subiektywne, ale jednak realne. Mam nadzieję, że to skłoni Was do przemyśleń i mam nadzieję, że przemyślenia swoje umieścicie w komentarzach pod wideo, bo bardzo chcę wiedzieć, co myślicie. Kiedy już będziecie pod wideo, pamiętajcie o dwóch rzeczach, że znajdziecie tam przycisk subskrybuj, obok niego dzwoneczek, które sprawią, że nie przegapicie kolejnych odcinków, które, jak stale widzowie wiedzą, na moim kanale pojawiają się regularnie. Pamiętajcie także, że pod wideo znajdziecie link do aplikacji Zen, który możecie kliknąć, a wraz z kodem rabatowym Tomasz Miller Zen otrzymacie aż 4 miesiące darmowego użytkowania karty, a każdy następny może kosztować nawet 99 eurocentów, co łatwo zniwelować choćby cashbackiem jedną transakcją, a do tego bardzo łatwo zrezygnować. Oprócz tego, moi drodzy, chciałem przypomnieć Wam, że jestem także aktywny na Insta, na TikToku, na Facebooku, a jeśli tylko macie ochotę, koniecznie na Facebooku znajdźcie grupę Klika Dzik, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny, nie ograniczając się tylko do świata alkoholi, ale rozmawiając także o gastronomii, sporcie, podróżach, motoryzacji i wielu innych dziedzinach, które mężczyzn mogą interesować. Tymczasem, moi drodzy, żegnam się z Wami klasycznie WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!